masakra. I kolejny. Koleżka. A tego się nie spodziewałem. Muszę tam wejść, zanim bateria wysiądzie. Zobaczcie, ile tu jest powalonych słupów. Ich odległość to jest jakieś 1,5 metra od siebie, a przed nami jest jakiś stary budynek. Zobaczcie na ten obiekt. Coś mnie zatrzymało. Wejście mamy tutaj na górze. O czymś takim kompletnie nie miałem pojęcia. Tak to wygląda w środku. No tutaj echo mamy. Także drzwi z potężnymi zawiesami. Wejdziemy tam. Strasznie dużo tu jest napisów. I niesie się tu potężne echo. Budynek całkiem z ciekawymi pomieszczeniami. Ciekawe, co tutaj było. Jak widzicie, już jest ciemno. Tak wygląda to wszystko z góry. Zobaczcie na grubość tych murów. Na cholera, no był to jakiś bunkier. Bezsprzecznie. Teraz musimy stąd zejść. Tak on wygląda od tylnej strony. Ja w końcu natrafiłem na coś, co najprawdopodobniej szukałem dzisiaj od samego początku. Teraz się przekonamy, czy to jest to. Wow, rewelacyjne arkady. Mam nadzieję, że wystarczy mi baterii, żeby chociaż częściowo to wszystko sfilmować. Się przyjrzeć na szybko. To nie jest to, o czym myślałem, ale jest to coś, o czym w ogóle nie wiedziałem. Podziemia w lesie. Zobaczcie, rewelacyjna sprawa. Wszystko wybudowane z cegieł. Super.
czeka mnie tutaj jeszcze jedna wycieczka. Und die Treppe. Mamy tutaj schody. No ja chyba się nie podejmę tutaj przejścia po tych zaroślach ze względu na te dziury, które tam były, ale postaram się jeszcze na szybko obejść to dookoła. Ten ostatni kompleks, w którym przed chwileczką byłem, z tym dużym bunkrem, z tymi arkadami, jest prawdopodobnie najbardziej ukrytym obiektem w tym miejscu. Jest on schowany dosyć głęboko w tym lesie. Cholera. Zapadam się cały czas.